Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na taki temat bardzo dziwny i nie wiedziałem, że będzie w ogóle rozmawiać na taki temat, ale mój znajomy teraz jest na wojnie na Ukrainie, ale o wszystkim tym po kolei. Jak w ogóle dowiedziałem o tym, o tych ludzi? Zaczęło się wszystko od tego, że otworzyłem Facebooka, grupę Facebooka, gdzie publikuję teraz bardzo takie szybkie wiadomości, na przykład gdzieś tam coś, nie wiem, tam w Kurską Wodzie lub jeszcze gdzieś tam coś wydarzyło i jedna minutka i już w tej grupie w Facebooku mam te informacje. Gdzieś tam, nie wiem, w Władywostoku, gdzieś jeszcze coś wydarzyło się, od razu też mam informacje w tej grupie Facebooku. Jakby takie, tak się nazywa, jakby szybkie wiadomości od Zarudzkiego. Bardzo duże informacje, ale dlatego, żeby ją znaleźć, ja szukam codzienne, bardzo, bardzo duże wiadomości, bardzo wszędzie. No i zdecydowałem, że ja chcę znaleźć taką, niektóre wiadomości, może być wydarzenie w moim mieście w ogóle. Zacząłem szukać, no i znalazłem te strony internetowe w Kontakcie. Takie profile moich znajomych i oni takie, wiecie, jakby w tym w ubraniu, w ogóle jakby w takim pierwszy, drugi, trzeci, w trzech znalazłem i w ubraniu wojskowym w takim. No i tam napisane, że jakby tam wyjeżdżam tam do Kurskiego obwodu. U drugiego tam kilka miesięcy już to zdjęcie, chyba on jeszcze żyje, bo on jakby coś publikował, ale te zdjęcia w ubraniu wojskowym już od dawna, tam 2-3 miesiące. U jeszcze jednego tam 1 rok w tym ubraniu. No i ja jakby zdecydowałem, że trzeba jakby zapytać ich, co w ogóle dzieje się, tak? Bo oni co teraz walczą tam na wojnie, czy co? No i zapytałem pierwszego. On powiedział, że on stracił wszystkie pieniądze w tych kazino, jakby gdzie, jak to, gry, te hazardowe gry. No i on po prostu stracił wszystkie pieniądze i on ma jakby dług, trzeba zapłacić tam za mieszkanie, jeszcze coś, on ma taki kredyt na budynek, nie na budynek, na mieszkanie. No i on nie wie w ogóle z jakichś pieniędzy, odkąd dostać, skąd dostać pieniądze, żeby zapłacić taki jakby to za to mieszkanie. Ja po prostu teraz nie mogę w to uwierzyć. Ja jeszcze obudziłem się o 6 rano i ja chcę wam powiedzieć o tym i bardzo dużo myślę w głowie, że to ludzie, z którymi po prostu obok, nie wiem, tam byłem w szkole i po prostu spacerowaliśmy tam razem, a teraz oni poszedli walczyć. Ja jestem w szoku po prostu. I co? No i on powiedział, że on chce jakby zarabiać pieniądze. On w ogóle, wiecie co? Tutaj chodzi o to, że ja zapytałem tych trzech, te pierwszego, drugiego i trzeciego, i oni powiedzieli, że oni nie, jakby nie popierają działalności Putina i w ogóle co robią władzy, co robią Ministerstwo Obrony. Oni w ogóle nie po tej stronie, jak oni powiedzieli. Oni tylko po pieniądze wyjechali, jakby oni nie chcą, żeby jakby tam żadnej wojny, jak oni powiedzieliście coś, oni powiedzieli, że tak, to masakra, jakby to, szkoda, że mamy wojnę i tak dalej, ale po prostu potrzebujemy pieniędzy. No pierwszy powiedział, że on potrzebuje pieniędzy w taki sposób, żeby po prostu jakby ten dług, który on ma, jakby ten trzeba zapłacić i tyle. A długo on ma tam 10 milionów rubli. On po prostu, u niego mieszkanie kosztowało 2 miliony, a on przegrał jakby w tych grach hazardowych tam 10 milionów i z tego powodu on chce zarabiać teraz w taki sposób. No i powiedział, że tam gdzieś tam w obwodzie Kurskim można jeszcze, on jeszcze jakby wyjechał, ale on nie wie dokładnie, gdzie teraz on i pojedzie, jakby, bo on czeka na to, żeby do Kurskiego obwodu wyjechać, bo on zrobił taki, zameldował się, meldunek zrobił w Moskwie, a w Moskwie od 5 milionów płacą, ale mogą ci wcisnąć jakby w takie warunki wojenne, nawet na granicy z Ukrainą, jakby na pierwszy, na front, jakby do pierwszej linii, ale będzie jakby zarabiać
bardzo duży, jak on powiedział. No i on bardzo chce tego. Ja powiedziałam, a no normalne, że jakby co myślisz na ten temat, że w ogóle możesz jakby zostać zabity albo coś jeszcze, no ty. To nie jakby, jakby to nie gierka jakieś tam komputerowa, to takie normalne życie. On powiedział, że to, no tak, no, a tak nawet lepiej, bo moja żona może dostać jeszcze tam 3 miliony rubli za mnie. Ja, okej, okay, dobra. Ja nie mogę normalnie słuchać takich ludzi, czytać to wszystko. Dla mnie to jakiś bzdur. No. O, dobra, jeszcze 3 miliona ona dostanie. A jeszcze coś tam, nie wiem, tam zależy od obwodu, od republiki, plus jeszcze od republiki można coś dostać. Jeśli na przykład od państwa dostaniesz tam te 3 miliony rubli, a od republiki jeszcze trochę tam, gdzieś tam samochód, gdzieś tam można krowy dostać, gdzieś tam mleko, gdzieś węgiel. Ja teraz mówię to i nie mogę w to uwierzyć po prostu. Że ja wcześniej mówiłem to o niektórych tam żołnierzach, jeszcze coś, no teraz ja mówię to o moich przyjaciółach. Jestem w szoku. Jaki oni głupi. Dobra, o drugim też szukałem informacji dla swojego Facebooka tego. Taka krótka ciekawostka. WPPL, strony internetowe WPPL wczoraj opublikowali 22 artykuły związane z Rosją. Ja wczoraj, pierwszy dzień działalności mojej grupy w Facebooku, opublikowałem 35 o Rosji wiadomości. WPPL mniej ma wiadomości niż ja, wiadomości o Rosji. No dobra, to taka krótka ciekawostka była. Dalej. No i szukałem też informacji i tak dalej, też w kontakcie, no i coś tam, a moja matka coś opublikowała tam też w kontakcie, tam zdjęcia z przyjaciółkami i tak dalej, i oni świętują wiecie, kiedy żołnierz, no jakby chłopak idzie do wojny, oj, przepraszam, do wojska, to mamy takie prowody, tak się nazywa, jakby prowadzają. Tutaj napisano, prowadzają w armię. I to jakby taka, nie wiem, taka rzecz, którą wszyscy robią, kiedy chłopak idzie do wojska. A oni to zrobili, kiedy chłopak idzie do wojny. I ja zapytałem ją, a co to, no, co to za chłopak? A ona, to ci nie pamiętasz? To był, też mieszkał w naszym budynku i tam z rodziną i tak dalej. I on nawet był w Hiszpanii. Ale wrócił, bo on chciał tam coś zarobić. To już było, kiedy trwała ta wojna w Ukrainie. I w zeszłym roku on to zrobił, nie pamiętam. Jakby przeprowadził się do Hiszpanii. Po tym, jak przyjechał do Hiszpanii, on bardzo dużo pieniędzy tam też stracił, nic nie znalazł. Wrócił do Rosji i chciał gdzieś tam znaleźć jakieś pracy. Też nie zmógł to znaleźć, no tam bardzo małe zarobki, wiecie, teraz w ogóle, teraz jeśli nie pracujesz na wojsko, jakby jeśli możesz coś, jak to, stworzyć jakieś ubranie, zszyć, tutaj napisane, to oczywiście będziesz bardzo dużo zarabiać, jeśli to dla wojska, lub idziesz po prostu walczyć. Jak zwykły żołnierz, też dostaniesz bardzo dużo pieniędzy. No i oni świętowali to, że on podpisał też kontrakt. I po prostu, ja już matki nie zapytałem, dlaczego tam i tak dalej, bo oni dumni bardzo z tych. I on nawet nie służył w wojsku rosyjskim. Wiecie co? O to chodzi. On kiedy dostał tego lista, jeszcze tam nie wiem, kiedy miał 18 lat, on dostał tego lista, no i wtedy on był chory i kiedy jesteś chory, no, trzeba to zatwierdzić, załatwić, te papiery wrzucić, złożyć wniosek do szpitala, no i dostaniesz takiego papiera, który możesz wrzucić do biura poborowego, i oni mówią, o no dobra, czekamy następnym rokiem ci tu. No i tak 7 lat chodzisz jakby do nich i potem nie trzeba iść do wojny, do wojska. No i do wojny w tym teraz. Ale on ma teraz 30 lat, no i zdecydował, że on chce wyjechać do wojska, zarabiać pieniędzy.
Oczywiście, tutaj nie chodzi o żadnej patriotyczności, to i w ogóle on nie jest patriotem, bo on tak jak ja, też zawsze mówił, że chce wyjechać z Rosji, wyjechać z Rosji. A teraz on, jak powiedziała moja matka, on powiedział, że on teraz jest takim, wiecie, ma 30 lat, nic w ogóle, jego matka powiedziała, masz 30 lat, nie dostał w ogóle w tym życiu nic, nie masz mieszkania, nie masz żony, nie masz w ogóle nic i teraz przyjechał z Hiszpanii i teraz mieszka jakby z matką. I co ty jesteś za mężczyzną, a jak powiedziałem w poprzednich tam moich odcinkach, nie wiem, tam 10-20 odcinków temu, że w Rosji, jeśli na przykład, nie wiem, 18 lub 19 lat masz, to już powinien pracować i lepiej, jeśli by mieszkał jakby osobnie, sam. No to takie w Rosji to wszyscy robią. A jeśli już masz tam, nie wiem, 20 lat, 22, 23 i mieszkasz z rodziną, to w ogóle wstyd, po prostu co? A 30 lat, przepraszam, chyba już twoi znajomi zaczną mu pytać, no, dlaczego mieszkasz z rodziną? Jesteś już mężczyzną, mieszkasz z rodziną 30 lat? Co ty? Nikt nie zrozumie tego. No i co? I on oczywiście wszystko to posłuchał, posłuchał, no i wyjechał do wojsku. Teraz ja nie wiem, oni świętowali to 3 dni temu, wczoraj znalazłem te zdjęcia. No i kiedy ona powiedziała, 2 dni temu wyjechał. I chyba teraz on jest w takim, wiecie, rozpределительный punkt, kiedy oni czekają na to, no, kiedy dokąd idziesz. On podpisał ten kontrakt jeszcze jakby w Niżnikamsku, w moim mieście, ale teraz oni w Kazaniu czekają, jakby też tam taki rozpределительный punkt, nie wiem, dokąd idziesz, jakby gdzie idziesz, do obwodu kurskiego, dojeździ gdzieś. Po prostu Ministerstwo Obrony teraz, Ministerstwo Ataki Rosji, oni teraz będą myśleć, jakby, gdzie te żołnierze potrzebujemy. No oczywiście oni teraz chyba będę, jak zostanę wysyłany do Kurskiego obwodu, bo wszystkich, nawet z Chabarowska wiem, że teraz żołnierze jedą do tego, do Kurskiego obwodu, bo tam co to raz robią te żołnierzy po stronie ukraińskiej, oni po prostu idą w kierunku Kurska i nikt nie może po prostu ich jakby, jak to, zastanowić. Idziemy dalej. No i trzeci. O trzecim po prostu ja szukałem zdjęcia, szukałem zdjęcia różne. Też byłem z nim w wojsku rosyjskim wtedy jeszcze. No i szukałem zdjęcia dlatego, żeby zobaczyć w ogóle, może ktoś z moich przyjaciół teraz walczy w ogóle, lub nie przyjaciół, a ludzi, z którymi po prostu byłem w wojsku i oni teraz może być, nie wiem, gdzieś tam na wojnie. No i jeden też okazało się, że tak, on teraz na wojnie. Ja wiecie co, ja miałem zdjęcia, kiedy wszyscy byli widoczni, a potem ja, kiedy robiłem odcinek o tym, nie wiem, zdecydowałem, że po prostu można zrobić blura, jakby na twarzy, żeby tylko ja było mnie widać. No i ja zgubiłem te zdjęcia, na których wszystko widać, bo wszystkie te zdjęcia były w mojej profilu, w moim WKontakcie, a prokuratura rosyjska zblokowała mój profil WKontakcie z tego powodu, że ja publikowałem tam różne rzeczy, jakby taki ukraiński, flag ukraiński, tam piosenki ukraińskie i tak dalej, bo ja chciałem, żeby wszyscy moi znajomi, wszyscy jakby kto tam ze szkoły, z wojsku, rodzice, krewni widzieli wszyscy, że ja mam jakby taki pomysł, że ja w tej wojnie po stronie ukraińskiej. No i ja szukałem, szukałem, no i znalazłem tego żołnierza i nie mam zdjęcia, mam takie zdjęcie, gdzie ja po prostu, ja i tutaj blur, ale on tam jest też i tak samo ja znalazłem jego jak to profil. No i w tym profilu można znaleźć bardzo dużo zdjęć, gdzie on z karabinem, gdzie on po prostu wszystkim w ubraniu i tak dalej.
No to pytałem, on powiedział, że ja wiem, że ty jesteś po stronie ukraińskiej i tak dalej, ale jakby mnie to jakby nie obchodzi. Zwycięstwo będzie nasze, jakby jesteśmy Rosjaninami, z nami Bóg i tak dalej, i wszystko będzie w porządku. Więc teraz on, gdzieś on powiedział, on wrócił z donieckiego kierunka i był on tam, a potem on. Teraz on ma jakby taki żołnierski, nie wiem, wakacje i potem on wróci i wiecie co? Ja zapytałem, on ani razu nie miał żadnych tych, nie był ranny. Ja jestem w szoku po prostu. Ale on był jakby taki, no, na froncie jakby tam gdzieś pierwsze, drugie linie. Więc, ale on gdzieś tam w artylerii też był, więc chyba po prostu nie dostał jakby żadnych. Chyba w ogóle ukraińskich żołnierzy nie widział, po prostu strzelał przez ten artyleria. Oczywiście z wszystkimi tymi ludźmi nie gadam, nie rozmawiam, bo ja nie mam sensu, jakby nie wiem po co z nimi gadać, bo taki dla mnie to bardzo dziwne. Nie mam żadnych tematów dla dialogów, w ogóle dla dyskusji. Ja pytałem, jakby zapytałem, jakby, no wiecie, że. Jakby na przykład, kiedy ja byłem w wojsku rosyjskim, potem wróciłem i w 2014, nawet 2013, ja już zacząłem dostawać takie pytania od moich byłych oficerów, że oni szukają kogoś dlatego, żeby wyjechać do Ukrainy, wiecie, do Doniecku, żeby walczyć. W taki sposób, że trzeba było przyjechać do tego, do Doniecku i mówić, że jesteś jakby, jak to, żołnierzem z Doniecka. Jakby po prostu człowiekiem, który tam mieszkał, no i teraz on nie chce być w Ukrainie, on chce być jakby osobnej republice. I trzeba było przyjechać do tego, no i jakby zacząć walczyć, zacząć coś tam gdzieś strzelać i tak dalej, jak to było w tych latach. No i ja byłem w szoku, ja zapytałem, ja Rosjanin powinien wyjechać do Ukrainy i zacząć mówić, że ja jestem Ukraińcem z tego obwodu, ale ja nie chcę być w Ukrainie z tego powodu, zaczynamy wojnę i nie mówić, że jestem Rosjaninem i ja dostanę pieniądze od armii rosyjskiej. Oni powiedzieli tak. Ja wtedy powiedziałem, że no chyba tutaj jakby coś, no coś mnie tu nie gra. Ja nie chcę. W ogóle, no co to za bzdury? Ja byłem bardzo zdziwiony. Ja miałem takie nie decyzje, jak to propozycje takie dostawałem cały rok. Cały rok dostawałem. Różne były ten 1 milion rubli, 2, 3 miliony rubli jakby roczne. Po prostu byłem zdziwiony z tego. A potem Krym, a potem ten Donieck. I wszystko to zaczęło się. I jakby byli ludzie, którzy pojechali za te pieniądze i to zrobili. No i ja wszystko to powiedziałem tym znajomym, oni, do których mogłem napisać, o których teraz mówiłem w tym odcinku. No i oni powiedzieli, że to bzdury, jakby. W twojej Polsce już jesteś pralny mózgi. Jakby. W Polsce z tobą takiego złego człowieka zrobili. Oni powiedzieli w taki sposób, więc. Cóż, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Link do mojej grupy Facebooka znajduje się w komentarzach i w opisie. Bardzo szybkie, naprawdę wiadomości. No i czekam na was wszystkich w mojej grupie Facebooka. Do widzenia.